Cześć! Ostatnio zastanawiałem się nad wyborem słuchawek naucznych i wybór mój padł na słuchawki Superlux HD681 EVO MK2. To jest druga generacja tych oto słuchawek. Ja zdecydowałem się na kolor czarny. Występują one również w kolorze białym i przeprowadzę dla Was unboxing tych słuchawek. Serdecznie zapraszam. A więc słuchawki te otrzymujemy w takim oto kolorowym pudełku. Na przodzie mamy namalowane, jak te słuchawki wyglądają. Jak widzimy, występują one w dwóch różnych kolorach, czarne i białe. Ja zdecydowałem się na te czarne. Mamy tutaj oczywiście logo Superluxa, model. Na tyle mamy specyfikację, ale ta specyfikacja nie jest w języku polskim. Jest oczywiście po angielsku, po chińsku i po niemiecku. No może przejdziemy do środka, nie ma tu dużo opowiadać o pudełku. Mamy tutaj również paragon, tutaj dostałem z kartą gwarancyjną. Słuchawki kosztowały mnie 133 zł z wysyłką, więc myślę, że jest to cena dobra. No ale zobaczymy, jak się one sprawują. Pod tym papierkiem kolorowym mamy kartonik również z logiem Superluxa. Otworzymy, zobaczymy słuchawki. No i w środku są same słuchawki. Kartonik sobie odłożymy na bok. Tak to wygląda. Opakujemy to. Słuchawki. Ok. Co mamy tutaj w środku poza samymi słuchawkami oczywiście? Ja sobie włożę na razie na bok. A więc, instrukcja obsługi. Z instrukcją dostajemy również, jak widzę, przejściówkę z jacka 3,5 mm na tego 6,5 mm. Ok. Mamy tutaj takie miękkie etui z logiem Superlux. Oraz podłuseczki. Aha, ok. Tu mamy takie welurowe, a na słuchawkach są zainstalowane takie z ekologicznej skóry, więc jest możliwość wymiany sobie. Może te będą troszeczkę milej na uchu leżały, że tak powiem. No i mamy tutaj kabelki. Dwa kabelki, jak widzę. Ok, krótszy i dłuższy. Jest to taka przejściówka z gniazdo jack i sama wtyczka jack. Tu tak samo. I to zapewne jest tak, że jeden ma chyba 3 metry, a drugi 1,5 metra prawdopodobnie. Tak, no tak jest. Dlaczego tak jest? Dlaczego te kabelki są osobno? Bo na słuchawkach tego kabelka nie ma, prawda? Dlatego, że ja to sobie postaram opakować. Folię. Okay. A więc dlatego, że tutaj mamy wtyczkę. Tą wtyczkę wpinamy sobie odpowiedni kabelek, ten dłuższy lub krótszy, zależy od naszych potrzeb. I tu oczywiście bezpośrednio już możemy podpiąć do naszego tam wzmacniacza, MP3, telefonu, jak uważamy. Ok. Same słuchawki, no szczerze mówiąc, niczym tutaj nie zachwycają jakoś specjalnie. Plastik. Tu mamy jeszcze jakąś folię zabezpieczającą. Całe są plastikowe. Te pałąki, szczerze mówiąc, też jakiegoś super wrażenia nie robią. Pałąk nie jest regulowany. Pałąk jest na stałe, czyli rozciągamy tak, jak potrzebujemy, w zależności od naszej głowy. Tu również folia. A więc tak, tu mamy plastik, jest taki z połyskiem, z srebrnymi wstawkami. One są również plastikowe, te wstawki. Plastik z połyskiem, no jak widzę, już łapie odciski palców. Tutaj mamy połączenie z takim matowym plastikiem, który zdecydowanie lepiej wygląda.
na pewno nie będzie tak łapał odcisków palców, oraz na krawędziach tutaj również mamy ten plastik z połyskiem. No tak szczerze mówiąc, tak to wygląda. Jest to wszystko plastikowe. Zobaczymy, jak one będą leżeć na uszach. No i co najważniejsze, jak będą grały, bo to jest najważniejsze. Na tym głównie będziemy się skupiać, bo przecież zależy nam na tym, żeby one fajnie grały. Mi również na tym zależy. Ja w tych słuchawkach nie będę chodził. One są głównie do użytku domowego. Ja będę ich używał w domu. W domu do słuchania muzyki, tak żeby nie przeszkadzać innym domownikom. Mam nadzieję, że spełnią one moje oczekiwania. Co ważne, tak jak wspomniałem, one kosztowały mnie 133 zł z wysyłką, więc jest to cena naprawdę dobra. Mam nadzieję, że adekwatna, jeśli co do jakości samego dźwięku tak naprawdę. Bo tutaj o wyglądzie, o jakości tych plastików, no szczerze mówiąc, na razie nie chcę się jakoś specjalnie wypowiadać, ale na pewno nie robi to jakiegoś tam wielkiego wrażenia. Na dziś to już wszystko. Ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, polubienia mojego fanpage'u na Facebooku, jak również do tweetowania ze mną na Twitterze, a już wkrótce pojawi się recenzja tych słuchawek. Ja muszę je sobie przetestować dokładnie i podzielę się z Wami wrażeniami na temat tych słuchawek i czy warto je kupić. Także obserwujcie mój kanał i już wkrótce pojawi się na nim recenzja tych oto słuchawek. Do zobaczenia.